12 niecodziennych zdjęć w niecodziennym kalendarzu na przyszły rok. A to dlatego, że na wspólnych fotografiach możemy zobaczyć sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych, uprawiających tę samą dyscyplinę sportową. Chcieliśmy pokazać siłę i determinację sportowców, a także podkreślić ideę integracji, podkreśla Michał Fitas ze Stowarzyszenia Klub Kibiców Niepełnosprawnych, które kalendarz wydało. Na każdym zdjęciu zobaczymy inny sport, zobaczymy sportowców znanych, sprawnych. Renata Małe-Różańska, Sebastian Mila, Marian Kelem, Radosław Chyży. Znane osoby niepełnosprawne, które również osiągają sukcesy, takie jak Kuba Tokarz albo Filip Rodzik. Oprócz tego w kalendarzu znajdują się również kibice niepełnosprawni, którzy na co dzień dopingują swoich idoli. Jednym z bohaterów kalendarza jest Rafał Mikołajczyk, reprezentant Polski w rugby na wózkach, który przyznaje, że samo patrzenie na ten kalendarz znosi już pewne bariery. Mam duszę sportowca i uważam, że sport tak naprawdę kształci charakter, kształci osobowość. I czy sport uprawiają osoby sprawne, czy osoby niepełnosprawne, to tak naprawdę nie ma tutaj żadnej granicy. To jest to samo. I kalendarz, i wydaje mi się ta inicjatywa jest o tyle fajna, że to nawet nie jest integracja, to jest taka jednolitość, coś takiego, co łamie wszelkie bariery, stereotypy. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda zdjęcie Rafała Mikołajczyka, grającego w rugby z jednym z zawodników drużyny Devils Wrocław, zajrzyjcie na facebookowy profil Radia Trafik. Zdjęć zostało zrobionych setki, a w kalendarzu mogło się ich znaleźć zaledwie 12, dlatego wybór nie był łatwy, przyznaje Michał Nidrych, fotograf. Wybór zdjęć był dosyć ciężki, mieliśmy dużą debatę, zebraliśmy się w parę osób, bo każdy miał argumenty na inne zdjęcie. Zostało wybranych przez Farto 12. Kalendarz został wydany w liczbie kilkuset sztuk. Ma on charakter kolekcjonerski, dlatego nigdzie nie będzie można go kupić. My mamy dla Was jednak niespodziankę. Kalendarz można wygrać w specjalnym konkursie na naszej antenie. Słuchajcie nas uważnie.